Jestem silny wędkarz, często na rybach bywam. Miałem silne parcie na morsz i musiałem często oddawać morsz przy niewielkich ilościach. Wyglądało to na jakieś zapalenie nerek, czy tam zapalenie pęcherza. Poszedłem do urologa, raz, drugi, trzeci, zacząłem się leczyć. Nie mogliśmy znaleźć przyczyny. Przyjąłem straszne ilości różnych antybiotyków. Robiłem również posiew, który tam wskazywał, jakie antybiotyki na mnie działają, a jakie na mnie nie działają, więc ta lista tych antybiotyków była coraz mniejsza, która mi mogła pomagać. Ale to nie w tym kierunku, byłem cały czas leczony. Bo to w sumie chodzi o raka. I ta moja dolegliwość polega na tym, że nie jest widoczna dla lekarzy. Dopiero jak zaczną się tworzyć jakieś takie większe narośla w pęcherzu, to dopiero jest widoczna. A w początkowej fazie jest w ogóle niewidoczna. Trzeba pobrać dużo próbek, żeby stwierdzić, i można nie trafić. Doktor mówi: Panie Wiesławie, usuniemy ten pęcherz i pozbędziemy się raka. To prawda, przeżytów nie ma, ale im wcześniej, tym lepiej. Będąc w szpitalu, widziałem tych chorych ludzi, to byłem trochę przerażony. Chodzili tam, to, że z workiem odstawka, to nic strasznego. Ale widziałem, którzy mieli nawet igłę w nerkach tu z boku, z workami chodzili. Ja mówię: Boże, jak ci ludzie cierpią. A ja to wszystko w końcu przeżyłem. To był rok 98, dostałam krwiomoczu. A ponieważ mój ojciec miał również raka pęcherza, więc ja już znałam objawy, zrobiłam prywatnie badania moczu, tam był wysoki wskaźnik kreatynin i zgłosiłam się tutaj do szpitala. Książkowym objawem faktycznie bardzo często występującym jest krwiomocz, tak? Czyli sytuacja, w której pacjent zauważa krew w moczu po raz pierwszy w życiu. Tak? Jeżeli to jest krew ze skrzepami, to jest to traktowane jako praktycznie prawie pewny dowód na to, że mamy do czynienia z nowotworem pęcherza moczowego. Zabieg będzie polegał na tym, że w pierwszej kolejności sprawdzę wziernikiem optycznie, czy mamy do czynienia z jakąkolwiek wznową. Jeżeli ją stwierdzę, to będę tą wznowę resekował, czyli usuwał. Jeżeli pojawią się dolegliwości bólowe, to mamy zwykle do czynienia z późnym stopniem zaawansowania tego nowotworu. Te dolegliwości głównie wynikają z utrudnienia odpływu moczu z nerek, tak? Albo przez cewkę moczową na zewnątrz, zależnie od lokalizacji guza w pęcherzu. Najważniejszym według mnie badaniem, które każdy człowiek po 40 roku życia powinien sobie robić corocznie, według mnie jest USG jamy brzusznej. Jest to badanie według mnie kluczowe, które w dzisiejszych czasach powinno być robione przynajmniej raz na rok po 40 roku życia. Jedno czyszczenie dało radę, nic z tego wyszło. Pół roku było dobrze, później znów się okazało, że nawrót. Tę chorobę rozpoznaje się późno zarówno z powodu lekceważenia objawów przez pacjentów, jak i nieznajomości, może tak bym powiedział, objawów przez lekarzy pierwszego kontaktu, tak? Bo do nich najczęściej ci pacjenci trafiają. Wielokrotnie widzieliśmy chorych, u których jak gdyby zlekceważono pierwszy objaw, którym był krwiomocz makroskopowy. Tak? Na pytanie, kiedy pan pierwszy raz zobaczył krew w moczu, jest odpowiedź: nie wiem, parę miesięcy temu, rok temu, parę tygodni temu. Czy był pan u doktora? Nie, nie byłem, bo przeszło. Do tej pory to nic nie wiedziałem, nic nie czułem, nic nie bolało mnie, nic nie ten. Świetnie się czułem i teraz też się świetnie czuję. Tylko, że świadomość ta sama już jest taka, że masz tego robala. Jutro będę miał operację, wycięcie pęcherza.
tego zraczkiem w środku. I to będzie wszystko. Czas leci. Operacja polegała na przecięciu jelita, wycinka kawałka jelita, z którego zrobiono pęcherz i zespolenia pozostałych jelit. To jest taki woreczek, będę teraz nosiła. O. Najpierw się załamałam psychicznie, a potem myślę tak, Boże, jak mi będzie dobrze, ja daleko jeżdżę często autobusem, spuszczę z woreczka w butelkę i będzie wszystko. I mówię, doktorze, a pan będzie musiał prosić kierowcę, żeby się zatrzymał. Chciałbym po wyjściu ze szpitala pojechać na wczasy sobie, odpocząć. Chciałbym pojechać odwiedzić prawnuczka do Stanów. Tylko tyle. Po operacji, ponieważ mocz jest wydalany tu przez taką przetokę, która została zrobiona z jelita, bezpośrednio, to przez cewkę nie idzie. W związku z tym nie odczuwam żadnych dolegliwości. Jest to może o tyle kłopotliwe, że jeżeli dużo piję, to dosyć szybko mi się ten worek napełnia. Cały czas jestem jeszcze pod obserwacją, czy przypadkiem nie ma jakichś przerzutów. Na razie, dzięki Bogu, nie ma przerzutów i jest wszystko okej. Okay.